mieszkańców Warszawy, mam na imię Wiktor i stoję na tym miejscu, aby zaświadczyć wam, że poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Te proste słowa, które dzisiaj do was wypowiem, brzmią w ten sposób. Każdy z was może znać Jezusa. Nie musisz za to płacić, nie musisz iść do księdza. Każdy z was może mieć osobistą relację z żywym Bogiem. Z Bogiem, który stworzył niebo i ziemię. Każdy z was może znać osobiście Boga. Każdy z was może stać się uczestnikiem Królestwa Bożego. Jezus Chrystus 2000 lat temu poszedł na krzyż po to i został ukrzyżowany, pogrzebany, zmartwychwstał, dlatego, aby Święty Duch został wylany na tą ziemię. I ten Święty Duch dzisiaj może zamieszkać w twoim wnętrzu. Jeśli zaufasz Jezusowi, jeśli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca, jeśli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem i jedynym Zbawicielem ludzkości, będziesz żył na wieki, nie zaznasz śmierci, bo każdy, kto słucha Jego słów, będzie żył na wieki. Niezależnie od tego, kim jesteś, niezależnie od tego, z czym się dzisiaj zmagasz, jaki jest grzech w twoim życiu, możesz poznać Jezusa, o którym dzisiaj mówię. Ten Jezus to nie religia. Ten Jezus nie jest w kościele katolickim. Ten Jezus to nie opłatek. Ten Jezus to nie sakramenty. Ten Jezus to zmartwychwstały Pan i Król. I On może stać się dzisiaj Panem twojego życia. Każdy, kto w sercu swoim zaufa Jezusowi, przyjmie Jego ofiarę, a Jego ofiara jest ofiarą ostatnią. I On cierpiał, abyś ty mógł stać się jednym Bogiem, abyś ty mógł stać się świątynią Boga. Mamy tutaj wiele kościołów na Starym Rynku i Bóg nie mieszka w tych świątyniach z kamienia. To nie tak. Ten Bóg chce zamieszkać w każdym człowieku i to człowiek staje się Jego świątynią. To człowiek staje się obrazem Boga. Każdy człowiek staje się obrazem niewidzialnego Boga, jeśli tylko uwierzy w Jezusa Chrystusa. Jeśli ty dzisiaj uwierzysz w Niego, przejdziesz do życia wiecznego, staniesz się światłością, twoje życie zostanie wywyższone, zostaniesz podniesiony. Jest wiele świadectw ludzi, którzy zostali zanurzeni w wodzie, którzy przyjęli Jezusa, a następnie zostali uzdrowieni. Każdy może dzisiaj zostać uzdrowiony. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia na duszy, jeśli potrzebujesz uzdrowienia na ciele, podejdź do nas. Jesteśmy tutaj grupą ludzi i wszyscy osobiście poznaliśmy Jezusa. Jeśli podejdziesz do nas, doświadczysz prawdziwej wolności. Jeśli do nas doświadczysz życia, zostaniesz uzdrowiony. Każdy człowiek, który narodził się na tej ziemi, potrzebuje narodzić się na nowo. Potrzebuje osobistego spotkania z Jezusem. Potrzebuje nowych narodzin. Aby wejść do tego królestwa, nie wystarczy urodzić się w naszym narodzie. Aby wejść do tego królestwa, musisz osobiście poznać Jezusa. My jesteśmy Kościołem mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli w pełną Ewangelię. Ludźmi, którzy idą na krańce ziemi i głoszą te proste słowa, że człowiek może być pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus to Syn Boga żywego. To człowiek sprawiedliwy Boży, który oddał samego siebie, aby twoje oczy zostały otworzone, aby twoje serce zostało napełnione. Każdy tutaj z was na tym miejscu czegoś pragnie w życiu, czegoś szuka. Są to różne rzeczy. Jedni szukają spełnienia i bogactwa, inni szukają pokoju, chcą być wolni od stresu, jeszcze inni szukają miłości. A prawda jest bardzo prosta, że Jezus Chrystus jako osoba, On jest tym wszystkim, czego ty dzisiaj szukasz. On jest tą miłością, On jest tym pokojem, On jest tym życiem, którego tak bardzo pragniesz, od którego jesteś oddzielony przez swój grzech. Bo każdy, kto narodził się na tym świecie, jest ciemnością. Natomiast każdy, kto rodzi się z Bożego Ducha, staje się światłością, staje się nowy. I każdy czegoś szuka. Jezus jest prawdą. Prawda to nie jakaś idea, kilka zdań na jakiś temat, ale prawda i poglądy Boże to uosobienie w osobie Jezusa Chrystusa. I On jest tym wszystkim. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Podejdź do nas. Dzisiaj możesz poznać Jezusa i dzisiaj może być najwspanialszy dzień twojego życia. Jeśli tylko uwierzysz, jesteśmy Kościołem mocy. Zapraszam ciebie do nas i szukaj nas. Obserwuj to, co robimy. Każdy z was z osobna. Jezus po to przyszedł i umarł za każdego z was osobna. On jest Bogiem osobistym. Bogiem takim, że gdyby musiał przyjść dla ciebie, zrobiłby to dla ciebie. I dzisiaj, kiedy słyszycie te słowa, chcę, abyście zapamiętali, że On nie jest daleko, ale On jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że przyjmiesz Jego ofiarę, Jego słowo, a będziesz żył.